Dzień dobry, witajcie w kolejnej serii z cyklu Macierzyństwo bez lukru. Ja nazywam się Nina Kwaśniewska, jestem wiceprezesem Fundacji Macierzanka. Chcę przedstawić Wam kobiety, które spotykam na swojej drodze właśnie w macierzance. Są to kobiety, które przełamały swoje trudności, znalazły rozwiązanie swoich problemów, pokonały je i chcą podzielić się z Wami swoją historią i doświadczeniem. Myślę, że sam proces przejścia, jakim jest poród, wyzwala w nas niesamowitą siłę, by zmieniać nasze życie. I właśnie o tym będzie seria Macierzyństwo bez lukru. O mocy i sile kobiet bez pudru i różu. Zapraszam. Wtedy na tym spotkaniu opowiedziałaś nam o swoim pierwszym porodzie, który dla mnie, jako też instruktorki szkoły rodzenia, właściwie myślę, że dla wielu kobiet jest takim porodem marzeniem, mam takie wyobrażenie, ponieważ jest to tak zwany filmowy, ekspresowy poród. Możesz trochę powiedzieć, jak to było, jak Ty to widziałaś wtedy? Powiem szczerze, że ja wtedy o porodzie myślałam, że wiem, sporo, aczkolwiek okazało się, że wiem bardzo, bardzo mało. Także myślę, że na pewno było, cały ten poród był też związany, przebieg tego porodu był związany z tym, że ja mało wtedy byłam przygotowana do tego porodu psychicznie. I też pod względem fizjologii porodu też wiedziałam te podstawowe rzeczy, ale jednak zaskoczył mnie bardzo ten poród. A co konkretnie Cię zaskoczyło? No, było tak, że ja miałam, to była moja pierwsza ciąża, wszyscy mówią, jak pierworódka, no to poród na pewno będzie trwał kilkanaście godzin, będzie się zaczynał długo, może się uciszać, skurcze, iść pod prysznic, nie panikuj i nie denerwuj się, niech sobie mąż zrobi kanapki, niech nie, bez stresu, spokojnie w domu można długo siedzieć. I po prostu do tego porodu dojrzeć i dopiero pojechać do szpitala. Więc ja sobie to na pewno tak w pamięć wbiłam. No a życie mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, ponieważ poród wyglądał tak, że odeszły mi wody w noc po dniu terminu porodu.
i od razu skurcz zrzucił mnie na kolana. To był pierwszy skurcz, i po prostu był skurcz, który ja już nie byłam w stanie nic, ani liczyć, co ile one są, ani cokolwiek zastanowić się, czy ja mam torbę spakowaną, czy ja mam w ogóle cokolwiek dla dziecka, dla siebie. To była noc. I ja już od razu w ten skurcze weszłam z takim bólem, który mnie bardzo zaskoczył. I ja, te skurcze były co 2 minuty, one trwały prawie, że według mojej oceny z 1,5 minuty. Być może to było to, że ja sobie źle radziłam z tym bólem, więc ten ból po prostu był mocniejszy. I skurcz. No, nie miałam chwili oddechu, a myślałam, że sobie spokojnie wszystko popakuję, zejdę, jadę do szpitala, więc to kompletnie mnie zaskoczyło. Te skurcze w ogóle nie odpuszczały. Mimo że doświadczona położna mówiła mi, że spokojnie idź spać, to jeszcze ucichnie, a ja tak, jak to ucichnie, idź spać, jak to możliwe, gdzie spać? W tym momencie zaszła decyzja, że jedziemy do tego szpitala. To była twoja decyzja, czy...? Nie, to już ta położna, która była z nami umówiona, powiedziała, no to jak się zorientowała, że chyba to już jest grubo, to powiedziała, żebyśmy przyjeżdżali. I ja wtedy już tak jak stałam w klapkach, w jakiejś koszulce, po prostu wyszłam i widziałam, że w ogóle nie biorę żadnej torby, mam to gdzieś. Co ja potrzebuję do porodu? Nic nie potrzebuję. Założyłam te klapki. Ale to już był taki etap całkowitego zobojętnienia, że jest ci wszystko jedno? Czy tak. To był taki szybki proces, że stwierdziłaś, że nic nie potrzebujesz? Nie, po prostu ja nie byłam, nie, nic nie potrzebuję, no idę rodzić. Nic nie potrzebuję, nie myślałam o tym, czy mam ciuszki, czy mam cokolwiek. W ogóle jak twój mąż się odnalazł w tym tak sytuacji nowej dla niego? No więc byliśmy w domu, sami było dość ciemno, to była noc, ale było tak, że mimo że ja tam umierałam na tych skurczach, to kazałam mu mimo wszystko zrobić sobie te kanapki. No więc, bo wszyscy dookoła twierdzą, że pierwszy poród trwa kilkanaście godzin, więc ja mówię, no mężu, musisz mieć co jeść. No więc on, ja na tej podłodze tam, a on te kanapki, no ale dobra. W pewnym momencie właśnie ja też bardzo krzyczałam i zastanawiałam się, czy zaraz jacyś sąsiedzi nie przyjdą, ale w sumie nie obchodziło mi to wtedy. On się odnalazł tak, że jak ja zaczęłam w tych klapkach wychodzić, no to on zebrał chyba z 15 różnych toreb w całym mieszkaniu i podobno nie wie, jak to wziął w jedną rękę, a drugą zamykał drzwi. Okay. Ja w tym czasie po schodach schodziłam na pewno nie na nogach, bo już nie byłam w stanie schodzić. I to było tak, że toczyłam się jakoś, bo nie było przerwy między skurczami, jakoś musiałam dojść do auta. No, w aucie tam też sobie różne wygibasy odchodziły. To był to taki właśnie filmowy dojazd na porodówkę, tak? Tak, no było tak, że ja już czułam się, wydawało, ja wtedy tylko tak do końca nie miałam świadomości, ale w podświadomości na pewno to było tak, że czułam, że to dziecko sobie już jest coraz niżej i próbowałam taką pozycję do góry nogami podjąć w aucie, co nie wyglądało zbyt normalnie. Ale jak zobaczyłam tylko z tego dołu czerwone światło, to mówię, czy nie możesz jechać? A on, nie mogę, to było największe skrzyżowanie na Słonecznym. W Szczecinie. Także on akurat tego czerwonego światła nie odpuścił, ale następne już odpuścił. Pojechaliśmy. No dojechałam do tego szpitala i mówię, że umieram, a te panie mówią, nie, tak szybko się nie umiera. To jako pocieszenie. No więc próbowałam tam się już z nimi dogadać, żeby one mnie zbadały, ale mi jakoś nie wychodziło, żeby wejść na to łóżko, bo chciałam być na podłodze. No, w końcu mnie jak zbadały, zobaczyły, że jednak nie udaje, że jednak to jest pełne rozwarcie. O, no i szybko na porodówkę. Ja zostawiłam te kapcie gdzieś po drodze. Pani kapcie, nie potrzebuję kapci. To jaki był czas startowy od tych skurczy do dojazdu na porodówkę? 1,5 godziny. To była 2:30, byliśmy, no może 2 niecałe godziny. Po 4 byliśmy na miejscu. No, to było niecałe 2 godziny. No, to jak na pierworódkę, to niezły czas. Tak, no nigdy w żadnym po prostu jakimś scenariuszu by mi to nie przyszło do głowy, że to się tak szybko potoczy. I przez to tak nie do końca potrafiłam się odnaleźć tak psychicznie w tym porodzie. Nie? Mimo, że chociaż to wszystko dobrze szło, bo jednak to rozwarcie postępowało. Czyli wszystko, machina poszła, jest okej. Ale pamiętam, że bardzo krzyczałam i że tak nie wiedziałam, co się dzieje, czemu to tak jest, że to nie odpuszcza nawet na 30 sekund, nawet nie, bo to już znowu kolejny skurcz.
No i wtedy jesteś już w szpitalu, rodzisz. Tak, no tam na tej porodówce to już w ogóle nie mogłyśmy się dogadać z personelem, ponieważ ja gdzieś tam cały czas w tych swoich bólach przytulałam się do podłogi. A te panie proponowały mi wtedy ten fotel, a ja widziałam ten fotel jako jakiś Mount Everest, nie mogłam się na niego wspiąć w ogóle nawet. No tak, no ostatecznie jakoś tak miałam mało czasu, chyba nie zostało, nie wiem, nikt mnie nie uspokoił, sama nie potrafiłam się uspokoić i to do końca porodu już było takie paniczne, można powiedzieć. W końcu wylądowałam na tym fotelu. Ta główka się cały czas niby schodziła, cofała, cały czas słyszałam, że ta główka się cofa, próbowali mi tak jakby instruować, jak przeć, jak wdychać powietrze, to tak jakoś nie wychodziło. No, wiem, że też dostałam oksytocynę, z tego co pamiętam, też nie wiem dlaczego, co to miało, w sumie miałam pełne rozwarcie, no w każdym razie ostatecznie też, no tak zostało to dziecko mocno wyparte, siłowo bardzo tak, no i potem też bardzo pękłam, bo nie wiem, według mnie ta pozycja nie była do końca fizjologiczna. Te nogi były jednak wyżej niż miednica i... No za szacunek, że weszłaś na to krzesło, bo to... jak przypominam sobie swój poród, leżąc właśnie w pozycji takiej kolankowo-łokciowej na podłodze i propozycję, czy chcę na ten fotelik takiej położnej, niewielki, tak, się wskrobać, zdecydowanie nie, więc myślę, że tutaj dużo kobiet może sobie wyobrazić faktycznie, jak pokonać swoją fizyczność w tym momencie, jest trudno. Z poziomu podłogi to było naprawdę bardzo wysoki punkt. Ja powiedziałam, że nie dam rady na to wejść i wiem, że chyba mi obniżali ten fotel jakoś, żebym mogła wejść, bo ja też wysoka nie jestem. I ogólnie naprawdę, no tam było tak, że... Tak się ładnie mówi, że jest filigranowa. No, muszę tak powiedzieć. Emilka, faktycznie tak. No dobra, to rodzisz synka, ten pierwszy poród się kończy, zamyka. Potem to pół roku później spotykamy się tutaj w macierzance. Jesteś na tym spotkaniu o porodach domowych, są rodzice, którzy rodzili i ci, którzy tak jak ty się przygotowują. I co się takiego zmieniło w tobie? No na pewno mnie wtedy zaintrygowały te porody, a tam głównie chyba chodziło o to, że mężczyźni opowiadali to z swojego punktu widzenia. Tak, opowiadali. Więc fajnie, że w ogóle byłam wtedy z mężem. Ogólnie mam męża takiego, który bardzo szybko łapie dużo rzeczy, które mu przedstawiam, więc on tak naprawdę nie miał wątpliwości za dużych, więc nie musiałam nikogo przekonywać do tego pomysłu. No, ja miałam tak, że po porodzie... dobra, jeszcze nie powiedziałam. Na tym spotkaniu bardzo mnie zaintrygowały te porody. Wiedziałam, że mam szybki poród, więc w sumie pasuje. Aha. Bo na przykład, jak wspominam, schodzenie po schodach to było jakaś masakra. Więc mówię, o, nie musiałabym schodzić po schodach. Ale ogólnie wiadomo, to tylko taki szczegół. No tutaj kluczowym punktem było to, że ja naprawdę między wierszami, bo to nawet nie było jakoś oficjalnie przedstawione, usłyszałam o grupie, która jest na Facebooku Porody Domowe. Ja sobie po prostu zapisałam to w pamięci, jak tylko wróciłam do domu, to weszłam w tą grupę. No i niestety wtedy już, no albo stety, no wpadłam w ten wir, nie? I jak po porodzie wpadłam w taki chustoszał, gdzie jak tylko mój mąż widział, że ja siedzę w telefonie i skroluję, pyta się, co robisz? Ja mówię, no jak to co, oglądam chusty? Tak później było, co robisz? No jak to, co czytam o porodach? No tak jest, wciąga bardzo. Tam są te opowieści porodowe niesamowite i całe te historie, tak mocno edukacyjna ta grupa jest, także tak, to też jest bardzo ważne. I też bardzo merytoryczne. No to tak. Oprócz tego, nie? Także naprawdę takie duże zaufanie miałam do tego, co tam czytam. I i wtedy tak już zapragnęłam tego, nie? Mimo, że nawet jeszcze karmiłam pierwszego synka i nie miałam nawet cyklu i nie byłam w ciąży, no ale tak wtedy było. No to fajnie, to jest ten moment taki przygotowania jeszcze przedporodowego, kiedy się faktycznie chce i pragnie i ta wizja porodu jest taka normalna, naturalna, więc wchodzi się w to, to też opowiada taką historię wielu osób, które w ten sposób dojrzewają do porodu domowego. Czyli co, zanim dziecko się poczęło, była decyzja o tym, że spróbujemy w domu. Tak, mimo że nie było jeszcze właśnie dziedziusia.
Dobra, a powiedz mi, zachodzisz w ciążę, ta decyzja już jest powzięta i jakie ty sama czynisz przygotowania do tego, żeby przyjąć to dziecko trochę inaczej niż, niż za pierwszym razem? No, pierwszym kluczowym elementem było to, że największy mój stres przez pół ciąży to było skontaktowanie się z położną. Jakby na zasadzie, czy ta położna, która jest w Szczecinie, będzie miała czas, czy będę mogła być zakwalifikowana, jak się do niej dostać. I tak naprawdę. Mówisz o położnej domowej, już nie środowisko. Dokładnie, mówię o położnej domowej, która przyjmuje porody domowe. No i wiedziałam, że tutaj, no jeżeli ta jedyna położna mi z jakiegoś powodu to odmówi... To śmiało mówmy, Dorota Fryc. Dorota Fryc, tak, kobieta anioł. Polecamy. Naprawdę, naprawdę tak było. I no ja miałam tak, mówię, no jeżeli po prostu pani Dorota mi odmówi, no to ja nie wiem, no to trudno, no to już nie wiem, nic nie wymyślę, tak? Ale bardzo, bardzo tego pragnęłam i szukałam gdzieś okazji, żeby się z nim zobaczyć, bo nigdy jej nie spotkałam wcześniej. Aha. Tak, i zobaczyłam u niej na stronie, że właśnie organizuje warsztaty chusty Rebozo. Mm-hmm. I po prostu poszłam na te warsztaty po to, żeby się z nią spotkać i z nią porozmawiać. No, ale okazało się, że właśnie okej, że fajnie, że ten termin jest dobry, że wszystko będzie dobrze z badaniami, to jak najbardziej nie ma problemu. A co zmieniłaś w swoim podejściu i też w podejściu do ciąży za drugim razem? No, w pierwszej ciąży to ja byłam troszkę zestresowana i w ogóle tak bardzo, no poddawałam się wszystkiemu, co mówi lekarz, no wiadomo, pierwsza ciąża, no to tutaj za bardzo nie ma żadnego wyboru. A ja no tak, można powiedzieć, dość nietypowo przeżywałam tą pierwszą ciążę i drugą przeżywałam tak samo, tylko że to przez to, że to było nietypowe, to w pierwszej ciąży byłam straszona cały czas. Ale przez kogo? Przez lekarza. A to, że szyjka się skraca, a to, że się rozwiera, a to, że jakiś poród przedwczesny może być możliwy, a to, że dziecko jest malutkie, na sam koniec dostałam też taką informację. Wiesz, niektórzy mówią o tym, że pacjentka nie jest straszona, tylko jest informowana. Okej, to byłam tak informowana. A wiesz, nie, absolutnie. Ja jednak jestem za tym, żeby mówić też lekarzom, jaki jest odbiór pacjentki tej w cudzysłowie informacji, którą dostaję, bo wszystko właściwie dla osób, które są w ciąży, jest no, gdzieś tam informacje nieprzepełnione strachem, więc myślę, że warto zastanowić się, w jaki sposób komunikujemy się z pacjentkami i czemu to ma służyć. Tak naprawdę, no bo jaki mama ma wpływ na wielkość dziecka? Tak, no właśnie moja koleżanka mówi, no i co, pójdziesz do szpitala i co oni zrobią, żeby to dziecko było większe? No. Ja mówię, nie wiem, bo nie poszłam. No ale w końcu jeszcze tylko skończę, pierwsza ciąża wyglądała tak, że ja właśnie też byłam hospitalizowana, gdzie ja wiem, siedziałam tydzień w szpitalu i byłam bardzo taka przygnębiona tym, że nie mogę być w domu, a tak naprawdę nikt mi nic nie robił w tym szpitalu. Jak teraz bym nigdy nie siedziała tydzień w szpitalu, bo po prostu wyszła, cały czas codziennie pytałam o wypis i jak takie ciele, nie dostałam wypisu, no to siedzę, ale tak naprawdę dostawałam tylko magnes w tabletkach, więc mówię, jeny, o co chodzi, no ale teraz bym na pewno na przykład wypisała się na własne żądanie, gdybym znalazła się w takiej sytuacji. Ale no, byłam taka właśnie zestresowana. Ostatecznie pani doktor Rawicka mnie uspokoiła, jeśli chodzi o wielkość dziecka tuż przed porodem, że spokojnie, ja też sama urodziłam się 2500, tak? Więc tutaj geny też dużą rolę odgrywają. Wszystkie parametry, jeśli chodzi o przepływy i tak, o wody płodowe i tak dalej, USG było w porządku. Oprócz tej masy urodzeniowej, nie? Więc ja byłam wtedy już uspokojona i okej. I też myślę, że moja szyjka też tak fizjologicznie na 1,5 centymetra się po prostu rozwiera gdzieś w okolicach połowy ciąży od nacisku główki. I tak było tym razem, tak, w drugiej ciąży. Tak, teraz było tak samo. Tylko, że wtedy właśnie no, brałam różne tam luteiny, czy tam inne leki i po prostu byłam w szpitalu, a w tej ciąży po prostu nie poszłam do żadnego szpitala, nie brałam tych wszystkich. Ale zmieniłaś lekarza, czy nie, zmieniłaś się? Nie zmieniałam lekarza, ale to pani doktor już wiedziała. Ja wiem, że pani nie pójdzie. A, no to widzisz, to też z drugiej ale strony. Ale ona dalej swoje, że tam mnie wysyła, ja mówię, tak, okej. I po prostu zostałyśmy przy innych zdaniach i tyle, nie?
Ale no, widzicie, to też pokazuje, jak ta komunikacja na tej linii pacjent lekarz też może, nie zmieniając lekarza, nie nabrać nie zupełnie innego wymiaru. Dlatego, że ja tę panią lekarz lubiłam, ona była bardzo sympatyczna. No miałyśmy inne podejście tak jakby, ale ona no, ja tam przychodziłam, żeby po prostu takie podstawowe badania zrobić, wiadomo. No jeśli chodziło już o te wizyty w szpitalu, to tak odpuściłam to. Odpuściłaś, ale też przygotowywałaś się mocno duchowo do tego porodu. No tak, ogólnie naprawdę z tego względu, że ten poród domowy nie jest taki popularny u nas, to ja też chciałam wiedzieć, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby to wszystko doszło do takiego skutku i żeby to dobrze się zakończyło. Także na każdym możliwym polu starałam się przygotować. Czytałam też, bo tak oprócz tego, że duchowo, no to właśnie też tak psychicznie głównie, nie? To wszystko sobie próbowałam ułożyć i czytałam też książki i też jedny, właśnie to był też taki szalony pomysł w 34 tygodniu. Dowiedziałam się, że istnieją rekolekcje, które są w Zduńskiej Woli prowadzone. O nazwie Poród może być piękny, więc sama nazwa już mówi samo za siebie, więc mówię, co tu zrobić? Dziecko moje, no to dopiero co się odstawiło od piersi, a właściwie to jeszcze trochę czasami podpija, ale no to nie, umówmy się, że przeżył bez tej piersi. No ale tak, na cały weekend wyjechać w ciąży sama, no mąż mnie nie zawiezie, musi zostać z dwulatkiem, więc ja tak trochę kombinowałam, jak tu tam w ogóle pojechać i tak... Nie wiedziałam, czy możemy jechać wszyscy razem, ale wiedziałam też, że jeżeli z nimi pojadę, to się tak do końca nie skupię. I też ta organizatorka mówiła, że to lepiej by było, żeby pojechać samemu. Więc mówię, dobra, wsiadam w pociąg, tak? A się okazało, że z Szczecina jest bezpośredni pociąg. Serio? No, świetnie. Więc ja w tej ciąży w ogóle z tym walizką do tej Zduńskiej Woli. Doświadczyłaś wielu dobrych ludzi po drodze, pomocnych. Jakoś tak radziłam sobie, powiem szczerze. Naprawdę, ja w tej ciąży, tak jak w tamtej, bałam się wyjść, bo mówię, zaraz jakiś skurcz, zaraz jakiś przedwczesny poród i w ogóle lekarze też w szpitalu mówią, nie dotykać brzucha i w ogóle. A ja w tej drugiej ciąży tak bardzo odpuściłam, tak czułam, że po prostu jest wszystko dobrze. I zaufałam też sobie, wiedziałam, że gdyby coś się miało złego dziać, to bym to jakby gdzieś wiedziała, nie? Więc ja po prostu czułam się dobrze i wsiadłam do tego pociągu, pojechałam, próbowałam tam sobie zorganizować w jakiś sposób dwa miejsca, żeby po prostu się nie cisnąć na jednym, ale dojechałam do tej Zduńskiej Woli, poszłam sobie na piechotę do tego miejsca, gdzie te rekolekcje zaczynały, szłam jak taka babcia wolno z tą walizeczką, ale doszłam. Tak, no dużo mi to dało, dużo, bo tam było naprawdę dużo kobiet, które albo miały ze sobą dziecko, albo miały je na zewnątrz, albo w brzuchu. Aha. I też te osoby, które prowadziły, miały też dużą taką wiarę i też dużo takiego właśnie takiej pewności, że kobiety mogą rodzić dobrze, naturalnie, że mogą rodzić też w domu, bo też tak, tam były takie osoby, które rodziły w domu. I też głównym celem tego było uleczyć taki może niespełniony poród, trudny poprzedni. Tam było dużo kobiet, które miały dużo trudniejszy poród niż mój, ale właśnie całe te rekolekcje tak też umocniły mnie. Wiedziałam też, że powierzam tą całą sprawę. Czułam się pewnie. No to już właściwie jesteś bardzo blisko tego terminu porodu. Ja pamiętam, że my też byłyśmy w takim kontakcie internetowym. Ja Ciebie dopytywałam, czy to już, bo Ty się do mnie odzywałaś. Myślałam, że to właśnie już z powodu końcówki. Nie, i nagle jakoś tak pytałam Cię, bo przed weekendem majowym jeszcze, a potem na ulicy spotkałam właśnie Dorotę Fryc. I pytam się, słuchaj, co tam tutaj naszej wspólnej znajomej Emilki, bo mówię, odzywała się do mnie, myślałam, że to już, ona mówi, nie, to jeszcze ma miesiąc, a Dorota zaczęła się śmiać. No jak się zaczęła śmiać, to tak się zaczyna właśnie Twoja historia. To jeszcze tylko dopowiem, że dostałam od Was wtedy takie ładne zdjęcie, że jak tylko zobaczyłam zdjęcie, to się tak uśmiechnęłam, mówię, że się tak uśmiechasz. Tak, zrobiłyśmy sobie z Dorotą zdjęcie właśnie na ulicy. No naprawdę, piękne kobiety. Jak to było? Było tak, że z tego względu, że ja nie przyjmowałam tych leków tak zwanych podtrzymujących ciążę, nie wiedziałam, że mam to lekkie rozwarcie, dalej już nie badałam się, więc nie wiedziałam, czy ono postępuje.
sobie pomyślałam, że nawet jeżeli, no to dobra, okej, okay, rodzimy najwyżej tam 37 tydzień czy coś, wiedziałam, że ja to otrzymam do 37, bo ja rodzę w domu, więc spokojnie. Więc myślałam, że może ten poród z jakiegoś względu wcześniej się zacznie. Ale nie, nic takiego się nie zdarzyło. 40 tydzień minął, a tutaj cisza kompletna. Stresowało to Ciebie, czy czułaś się nadal bezpiecznie? Nie stresowałam się w ogóle. Ja się czułam tak dobrze, że po prostu... Jeszcze była taka wtedy piękna pogoda, jeździłam sobie gdzieś zawsze na spacery albo na taką na działkę, siedziałam na słońcu i po prostu wiedziałam, że wszystko jest okej. No ale wiedziałam też, że mam umówioną położną i że no też muszę jakby też brać to wszystko, no tak jakby odpowiedzialnie za to, więc no to, że zdecydowałam się na to, że skontroluję tydzień później po terminie porodu parametry. Poszłam na USG i na KTG, żeby mieć pewność. No, ten tydzień mówiłam, że na spokojnie, no ale... A to był cały czas 40 w tydzień, tak? Byłaś w 40 tygodniu. No, tak było. 2 maja byłam na tych, to było właśnie pomiędzy tym 1 a 3 maja było okienko, poszłam do lekarza i mi lekarz powiedział, że wszystko jest okej, okay, że dziecko jest małe, ale że tutaj wiedział, jaka była waga urodzeniowa mojego pierwszego dziecka, też było malutkie i było wszystko w porządku, widział mnie i wszystkie parametry na USG, powiedział, że wszystko okej, okay, że to nic się nie dzieje i że żeby jak się nic nie zdarzy, żeby przyjść na wywołanie do porodu. Kiedy? No tam za 2 dni okazał. Tak. Ja mówię, w piątek, to była środa. Ja mówię, tak. więc ja, że się ucieszyłam, że dziecko jest większe niż było na poprzednim USG, to ja mówię, okej, ona sobie rośnie, jest wszystko dobrze, sobie tam siedzi, jest jej tam okej. I wiedziałam, że mam jeszcze tak z tydzień narodzenia, skoro skontrolowałam, wszystko jest okej, no to... na USG wychodziło 2700. No i później było tak, że ja sobie czekałam. Byłam naprawdę bardzo spokojna i wiem, że niektóre kobiety na końcówce ciąży źle się czują. Po prostu chcą już urodzić, bo już nie mogą spać, bo coś się boli, coś się boli. A ja po prostu ostatniego dnia jeździłam sobie samochodem gdzieś sama, załatwiałam jakieś rzeczy, które chciałam. Spałam dobrze i po prostu nie miałam powodu, żeby chcieć urodzić tak naprawdę. Okej. No więc bardzo nie chciałam też wywoływać tego porodu z żadnymi naturalnymi nawet sposobami, bo przez to, że ten poprzedni od pierwszego skurczu był taki intensywny, to bardzo chciałam wejść w to tak bardzo spokojniej. Tak też poczuć te skurcze, o których czytałam, powiedzmy o takiej historii tego pierwszej fazy porodu. Poczułaś? Tak. Czułam. Fakt, czyli dał Ci się rozwinąć tak ten poród. Tak. No, miałaś szansę się nacieszyć. To prawda, nie za długo, ale miałam szansę. Naprawdę, to jest śmieszne, że niektórzy mówią, znaczy, że ja mówię, że o, tyle się przygotowywałam, a tutaj tak krótko to trwało. To, co dobre, szybko się kończy. Dobra, na czym skończyłyśmy? Byłaś dzień przed porodem. Tak. Wszystko było w swoim rytmie. Tak, nie chciałam wywoływać. Czekałam na to, żeby ten poród się zaczął i tak czułam, że on się zacznie w nocy. Wiedziałam, że będzie dość szybki, ja to wszystko czułam. I wiedziałam, że tak naprawdę mój synek będzie wtedy też w domu, że w nocy nie będziemy go nigdzie wysyłać, że on będzie spał. Czyli zaprogramowałaś się na nocny poród znowu? Tak. No, tak sobie wyobrażałam to. No. I tak się też zdarzyło. Ja też tak trochę już czekałam. Tak na ten poród. Mówię, no ile może... Zawsze ja się wszędzie spóźniam. Naprawdę jestem człowiekiem, który się zawsze spóźnia. Tutaj pierwszy raz ja miałam gotowe, a tutaj ktoś nie przychodzi. No więc ja już tak dalej jeszcze czekałam z tym wywoływaniem. Pomyślałam sobie, że po weekendzie najwyżej coś już zaczniemy działać. No i nastał piątek. Piątek jak dzień. Gdzieś tam sobie w dzień oczywiście nastawiałam się na ten poród, gdzieś tam sobie dużo też czytałam. Też byłam tak w głąb siebie też cały czas nastawiona. Próbowałam sobie jakieś tam ćwiczenie trochę porobić na piłce, nic takiego. Wieczorem jeszcze pojechałam gdzieś do miasta, bo chciałam coś sprawdzić. Zrobiłam sobie taki krótki spacer, taki powiedzmy krótki, ale dość intensywny, ale nic takiego. Wróciłam do domu, uśpiłam synka, zasnęłam razem z nim na jego materacu. I obudziłam się około 1:00 i wiedziałam, że mi z nim tam się nie śpi dobrze, więc ja po prostu stwierdziłam, że idę, żeby się wyspać na swoje łóżko, a męża wysłałam do Tomka właśnie, żeby oni sobie tam spali, a ja chciałam mieć całe łóżko dla siebie, wciąż jest wygodne, jak jest dużo miejsca.
No i zanim zdążyłam się położyć, no to już poczułam taki dziwny trochę ten skurcz. I tak poczułam, że chyba muszę do toalety. No ale za chwilę tutaj znowu już tak inaczej trochę i tak... No tak, tak poczułam, że to się chyba zaczyna, ale z tego powodu, że czytałam bardzo wiele opowieści porodowych i też różnych takich historii, że te skurcze się potrafią wyciszyć. Mówię, no to nie wiadomo, każdy poród jest inny. Mówię, spokojnie, może to się jeszcze nie to, ale tak głębi gdzieś duszy, słyszę, tak czułam, że to jest już jednak to. Chodziłam sobie po domu, założyłam sobie słuchawki. Czy już nie zasnęłaś? Nie, już nie zasnęłam. Te skurcze były co 3 minuty, no i trwały tak niecałą minutę, więc nie dało się raczej już tak spać. Ja wstałam. A twój mąż nie zorientował się, że hałasy w domu? Nie, ja cicho byłam. Cicho. Chodziłam sobie po domu, troszkę taki był półmrok panował, zapaliłam sobie świeczki. Co prawda zanim je zapaliłam, to szukałam po całym domu zapałek. Okazało się, że nie wiem, gdzie są, więc go obudziłam na chwilę, mówię, gdzie są zapałki. On mi powiedział i spowodowali. To się w ogóle to zadaniowi, widzicie, to jest zadaniowość mężczyzn, tak no się przyjęło. Ja znalazłam te zapałki, zapomniałam jakieś świeczki, no i tak sobie chodzę, patrzę na ten przedpokój, mówię, jak mają tutaj przyjść. No to mówię, muszę chyba zebrać te rzeczy i tak zaczęłam sobie po prostu chodzić, układać rzeczy bardzo powoli, na skurczu sobie bujając się, oddychając i właśnie to jest ten moment, kiedy, który na nogach. Byłam, miałam świadomość, że już rodzę, że to się zaczyna, ale jeszcze sobie tak jakby no bardzo radziłam z tymi skurczami i to tego mi bardzo wtedy zabrakło. Wtedy mi odeszły wody od razu na podłogę, tak? A teraz po prostu chodziłam, bujałam się, słuchałam sobie muzyki, byłam u siebie, byłam w takim półmroku i fajnie to... I była godzina? To była druga, przepraszam, to była pierwsza, bo między pierwszą a drugą tak właśnie przeżywałam to, ten poród. No i o drugiej tak popatrzyłam, że to nic nie odchodzi, to cały czas jest to 3 minuty, cały czas takie dość długie są te skurcze, więc obudziłam męża, mówię, chyba muszę dać znać tym ludziom, nie, że rodzę. Więc obudziłam. Już rodzę godzinę, no cóż. A to już godzina, tak, już godzina. Dokładnie. No tak, więc obudziłam Szymona, a on się uśmiechnął, bardzo się ucieszył. No i chciałam, żeby on zadzwonił do pani Doroty, mówiła, żeby tam powiedział, że on te skurcze, że tyle i tyle, a on tam zanim zaczął dzwonić, to wszystko przekręcił, Boże, nie umiesz, nie, w ogóle pomylił wszystko, wydawać ten telefon. No i mówię, że tam jak to wygląda i że sobie radzę i że jeszcze nie potrzebuję pomocy. Też wody nie odeszły, myślałam, że może z tego względu to trochę dłużej potrwa też. Że idę do zaplanowałam sobie za chwilę kąpiel w brodziku takim głębszym i pomyślałam, bo też wiem, że woda potrafi zatrzymać trochę akcji po domu, pomyślałam, że może trochę to zwolni, w tą wejdę. Tak, więc powiedziałam pani Dorocie, że się odezwa. No i jak już weszłam do tego brodzika, powiedziałam jeszcze mężowi, że idę do tego brodzika, tam sobie już przygotowałam kąpiel taką pachnącą. No i wiedziałam, że chcę być sama. Nie wiem, po prostu tak miałam już wcześniej też w przedporodach, tak czułam, że będę chciała być sama w trakcie tej pierwszej fazy porodu. I też tak było. Powiedziałam mu, żeby było po prostu na zewnątrz, że ja tam idę do tego brodzika i że idę do tej łazienki. No więc weszłam do tej wody i wtedy już weszłam w ogóle kompletnie w swój świat. Próbowałam bardzo tak, nie bać się tego, przyjmować każdy ten skurcz, tak, one już były bardzo intensywne, trochę się zmieniała częstotliwość, już były takie na początku regularne, ale były bardzo mocne. A były podobne do tych z pierwszego porodu? Kompletnie inaczej je przeżywałam, wiesz, bo ja po pierwsze byłam w wodzie, po drugie też miałam wody płodowe w środku, a trochę inaczej mi się wydaje, to jest... Też wtedy byłam spanikowana. Nie, myślę, że one były zupełnie inne. Byłam też w wodzie. One były mocne, były bardzo mocne, ale bardzo się pilnowałam, żeby nie zagubić się i nie spanikować. Czyli cały czas próbowałam się, tylko jeżeli poczułam... A co ci dawało ten spokój? No właśnie taka myśl, żeby się rozluźnić. Ja na przykład tego nie miałam. W ogóle nawet słowa rozluźnić nie usłyszałam przed porodem i nie wiedziałam, że poród to, że muszę się rozluźnić na przykład, nie? A to było chyba słowo klucz, bo wydaje mi się, że wtedy ten ból jest taki
mniej dotkliwy, jeśli próbujesz się rozluźnić. Ale jak to opisać to kobietom, które jeszcze nie rodziły? Jak to zrobić ze swoim ciałem, żeby się rozluźnić? Co daje rozluźnienie? Krzyk? No właśnie, wokalizacja? To jest takie trudne do powiedzenia, powiem ci, że byłam tak w swoim świecie, ale wiem, że oddychałam. Na pewno przypominałam sobie na stopie, tylko się skurcz kończył, bo jest bardzo łatwo pozostać w napięciu. I ja próbowałam sobie cały czas przypominać, żeby rozluźnić to ciało. No i po prostu ja też ćwiczyłam to wcześniej, powiedzmy. Może nie jestem mistrzem, nie powiem, ale ćwiczyłam to właśnie, bo byłam na takim też kursie właśnie. To się nazywa hipnoporodu, ale to z hipnozą według mnie nie ma nic wspólnego. Właśnie nie chcę teraz powiedzieć, pomylę nazwisko. Beaty w Krakowie, tak? Tak. Tam? Beata Jedlińska. Tak. Błękitny poród. Tak. Błękitny poród. To jest doula, ona prowadzi właśnie swoją grupę i rozpoczęła tydzień przed moim terminem porodu taki kurs 30-dniowy dla kobiet w ciąży i ona tam też uczyła takich relaksacji ciała. I ja ci powiem, że ja to miałam też trochę przećwiczone. Nie wiem, to jest taka jakaś... To jest chyba takie połączenie tych wielu czynników. Woda, ciepło, nastawienie właśnie na to rozluźnienie. No i też tego, że ja to trochę ćwiczyłam miesiąc przed porodem. Słuchałam sobie różnych relaksacji, które Beata nagrała i one naprawdę mi pomagały też rozluźnić się. I też ta świadomość tego, żeby właśnie nie spinać się, tylko sobie przypominałam, żeby właśnie sobie rozluźnić to ciało i to naprawdę pomagało, jeśli chodzi o ból. Mimo, że naprawdę to było intensywne bardzo przeżycie, nie? I wiem, że było bardzo łatwo się pogubić w tym przeżyciu i wiem, że było tak, że ja w tym momencie tak miałam, że skurcz przeszedł i zaraz sekundę dosłownie zaczynał się drugi i ja wtedy tak jęknęłam i powiedziałam Boże! I tylko od razu jak siebie usłyszałam, bo to było już takie trochę właśnie paniczne powiedzmy, to mówię, no nie, spokojnie, przecież to jest tylko ból, że to jest dobry ból, że okej, nie? I od razu, żeby właśnie wzięłam się w garść, nie? Więc wiem, że było bardzo łatwo się pogubić w tym. I wtedy twój mąż to słyszał, jak zareagował? Nie, tego jeszcze nie słyszał. Ja później zaczęłam już tak na koniec, przed trzecią, tak bardzo wodę uderzać i rękami i tak przeżywać ten ból, więc on już słyszał tą wodę i przez sen tak trochę słyszał tą wodę i mówi, co tam się dzieje? I nie wiedział, czy to dziecko wypłynęło, czy co tam w ogóle pływa, nie? Więc on wtedy przyszedł, a przyszedł do mnie, to było około trzeciej. Ja już wtedy i też trochę już krzyczałam i też tą wodę właśnie tak waliłam, ale to nie było też takie paniczne, nie? To było takie radzenie sobie z bólem. Ale mój mózg nie bał się w ogóle, nie tego, tylko po prostu tak sobie radziłam. No nie powiem, że byłam cicha. Jak on zareagował na tą sytuację? No bo to jest jakaś nowa sytuacja, w której widzi się swoją kobietę. Znaczy on już mnie widział, jak ja się wydzierałam przy pierwszym porodzie. Ale ja tak naprawdę na niego nie zwracałam uwagi, jak on przeżywa. Powiem szczerze, bo ja byłam gdzieś w swoim świecie. Ale z tego, co wiem, no to że on... No, się nastawił na krzyki, tak? Dla niego to po prostu był krzyk porodowy, nie? Tak. Ty zadzwonił drugi raz po położną, że to już jest... Ja dokładnie właśnie nie pamiętam, jak to było, bo ja do niej pisałam, ale nie wiem, czy odebrała tego SMS-a, więc kazałam się Szymonowi zadzwonić i weszłam dalej w swój świat. I wiedziałam, że już załatwi. To była trzecia i ja już tak czułam, że już musiałam przyjeżdżać. Byłam pewna, że za 10-15 minut oni się po prostu znajdą w łazience, tak? W drzwiach, nie? Więc ja zaczęłam trochę hamować wtedy ten już poród, pomyślałam sobie, że muszę na nich czekać, bo tutaj coś dzieje już za szybko. I tak przez to, że ja w tej wodzie tak byłam i tą głowę tak też sobie moczyłam, to ja miałam trochę uszy zatkane. Nie wszystko rozumiałam, co on do mnie gada. Ja w ogóle byłam w swoim świecie, mówię, nie chcę gadać, co mi to obchodzi. Ja tutaj zaraz urodzę dziecko. Nie wiem, co on do mnie mówi. I w pewnym momencie do mnie dotarło, co on do mnie mówi. I on do mnie powiedział zdanie, że pani Dorota nie zdąży do nas przyjechać, ponieważ oni jadą właśnie do nas ze Stargardu Szczecińskiego, tak? Ja mówię, aha. Okej. No więc to było takie bardzo tak, o kurczę, zaskoczenie duże. Ponieważ ja tą drugą fazę porodu miałam taką nieprzepracowaną i tak, no, tak jak to rozwieranie tej szyjki macicy próbowałam sobie wyobrazić, wiedziałam więcej z czym, jak to będzie się objawiać, tak? Ta druga faza porodu
dla mnie była nowością tak naprawdę. I mówię, no co? No to rodzimy to dziecko. A Szymon na to? Nie. To była, potem on był bardzo, no był opanowany. Ja myślę też, że on tak, no, wiedział, że to wszystko będzie dobrze. Powiedział mi później, że sobie myślał, nie chciał mnie w żadnym wypadku hamować, nic takiego nie powiedział, ani nie dał odczuć, ale sobie pomyślał, kobieto, jeszcze nie, no, wytrzymaj 15 minut. Jakby to 15 minut miało cokolwiek zmienić. Tak, więc on tak sobie pomyślał, ale nie, nic takiego nie dał mi odczuć. Wiem teraz, już po fakcie to wiedziałam, że on w trakcie, jak ja już tam sobie już rodziłam, to on wyciągnął szyby z brodzika. Aha, takie te przesuwne, żeby miał więcej miejsca. A jeszcze był też taki trochę uspokojony, bo jak on dzwonił do pani Doroty, to ona tak bardzo spokojnie powiedziała, usłyszała moje dźwięki i przez to w ogóle jakby wiedziała, już wiedziała, że to jest już koniec, że to dziecko, ona powiedziała tak, spokojnie, dziecko się rodzi, ja nie prowadzę, proszę do mnie dzwonić, będziemy przyjmować. Czyli kolejna usługa tak, na telefon. Tak, powiedziała, że właśnie, ona, Szymon mi później powiedział, że wszystko mi wytłumaczyła, ja wiedziałam, co mam robić. Ona to powiedziała, no, że trzeba przytrzymać główkę, że jak się dziecko urodzi, to położyć emicę na brzuch i przykryć czymś ciepłym. Ja mówię, no tak, wszystko się zgadza. Okej. Okay. No więc on był taki, no, miał instrukcję. Tak był już wyedukowany, tak. Ekspresowo. Tak, on te, Szymon mówi, że ma wolne terminy, także poleca się. Na czym skończyłeś? No jak to się u Was zadziało? Jesteś pod tym prysznicem, masz, tak, już to słyszy, że rodzisz. A jak Ty to odczujesz? Czułaś faktycznie, że to już jest koniec? Przestałam hamować jakby już to. Wiedziałam, że muszę to po prostu zadziałać, tak? Więc uklęknęłam. Byłam oparta o taki w rogu krzesełka, jak to nazwać, taki część brodzika, który wystaje, żeby można na nim usiąść. Więc byłam oparta o to krzesełko, tak jakby. No i przyszły skurcze parte. Ja powiem szczerze, że po całym tych, po wszystkich opowieściach, które czytałam, które gdzieś filmiki oglądałam, byłam bardzo ciekawa tego. I ja naprawdę to jakby no sprawdzałam, gdzie jest no, dziecko. I ja czułam, w jaki sposób? No po prostu ręką sprawdzałam. I czułam sobie ją po prostu, jak ona schodzi coraz niżej, była wewnątrz mnie, coraz niżej, w takim miękkim pęcherzu płodowym, bo ja nie czułam bezpośrednio główki, ona była cały czas w wodach płodowych. To było trochę skurczów, to nie było tak, że jeden, dwa skurcze, nie. I to trochę to trwało, ale pomiędzy skurczami był taka cisza i spokój. Ja mogłam rozmawiać, zebrać myśli, bo on wtedy właśnie taka bardzo, zupełnie inaczej niż w tej pierwszej fazie, gdzie ja tam próbowałam naprawdę sobie poradzić z bólem, gdzieś nie pogubić się w tym wszystkim, to myślę, że to zadziałała adrenalina właśnie o tej, o której czytałam, że to było takie, taka moc, ale też takie, no dobra, rodzimy, jest okej, okay, jest wszystko dobrze i no, czułam, jak ona schodzi. Tuż przed wyjściem głódki poczułam, że te wody pękły. Zapytałam się Szymona, czy są czyste. On powiedział, że nie, że okej, okay, że jest trochę krwi. Ja mówię, okej, okay, dobrze, to nic nie szkodzi. No i później przyszedł skurcz taki mocny. No to był taki krzyk, ale takiej kobiety, tak myślę, z takiego wysiłku, z takiego, jakbym chciała jakiś głaz, nie wiem, wielki podnieść, którego się nie da podnieść, ale i tak go podnoszę. To był taki, no, taki mocny krzyk, ale to nie był na pewno krzyk jakiegoś takiego bólu, ani paniki. No, wyszła nasza Marysia, główka Marysi. I ja już wtedy ją poczułam, już wiedziałam, że jest wszystko dobrze, ale zanim to wiedziałam, to Szymon powiedział takie zdanie, mówi, no, malutka, ona się rusza i ona mruga, nie? Ja mówię, o Jezu, jak super. Ja mówię, nic tutaj, nic jest ekstra, tak, że po prostu ona sobie reaguje. Ale Szymon nie wiedział, że może być tak, że urodzi się tylko główka. I czekamy. I on nie wiedział, dlaczego tak jest, że tylko główka wyszła. I on mówi, co teraz? I taki spanikowany, bo nie wiedział, czy ma ciągnąć. Ja mówię, nic, no czekamy, tak? Ja wiedziałam, że jest wszystko dobrze. Długi był ten czas oczekiwania na następny skurcz?
Naprawdę nie wiem, ale myślę, że to była kwestia minuty, dwóch, może max, myślę, że tak. Mhm. I na kolejnym skurczu tak. Rodzi się już. Rodzi się Marysia, cała Marysia. Taka malutka, obślizgła dziewczynka. Mhm. Na brzuchu ją sobie wzięłam. Czyli dostałaś w kontakcie tak. Skóra do skóry, tak? Tak, na brzuchu, tak patrzyła się na mnie, otwarte oczy. No i już po prostu wiedziałam, że jest wszystko dobrze, tutaj nie ma nic, żadnego strachu, tak? Wiedziałam, że do nas jedzie położna ze swoim mężem, że za chwilę lada moment będą, więc my po prostu nic nie robiliśmy. Siedzieliśmy w tym brodziku, przypomniałam sobie o moim młodszym synku, mówię, gdzie jest Tomek? Obserwator właśnie. Więc ostatecznie było tak, że w trakcie moich krzyków gdzieś pomiędzy, naprawdę nie wiem, w którym to było momencie, Tomek się obudził. I widziałam ich w drzwiach łazienki, ja mówię, Tomcio, Tomcio, wszystko dobrze, i tam napij się soczku. I weszłam dalej, i dalej w swój ten świat, bo tam nie było za dużo przerw między tymi skurczami. I wiedziałam, że on nie może tam być. Ja też próbowałam trochę tak krzyczeć, nie wiem, w wodę czasami też, żeby trochę go nie przestraszyć. Ale nie byłam w stanie myśleć o nim, więc ja wtedy już byłam w swoim świecie, wiedziałam, że Szymon się nim zaopiekuje, więc nie wiedziałam, co się z nim działo do momentu porodu. Jak już urodziłam, zapytałam się, co jest, gdzie jest Tomek, co z Tomkiem, a Szymon mówi, no zostawiłem go w pokoju, nie? I czekał tam. Tak, ostatecznie Szymon go przyniósł i mówił, że on tak czuwał, nie? Że on nie spał, ale też nie wołał nas, nie płakał. Czuwał i jak tylko przyszedł, to się bardzo uśmiechnął, powiedział dzidziuś i się uśmiechał, chciał pogłaskać, chciał w ogóle tam wejść do nas, do tego brodzika. I myślę, że on to przyjął tak bardzo dość naturalnie. Ja go też trochę przygotowywałam do tego porodu, bo zdarzały mi się takie lekkie skurcze i mu opowiadałam, że mam takie lekkie skurcze, że one mówią, że jeszcze niedługo przyjdzie do nas dzidziuś, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. I on tak powtarzał, aha, małe skurcze, nie wiadomo. To jest niesamowite, bo Tomek ma 2 lata, tak? Czy tak. Miał wtedy, jak rodziła się? 2 lata. I też często właśnie na grupie czy ludzie pytają, kiedy albo w jakim wieku można dziecko przygotować do porodu. No więc już 2 lata, tak? Można przygotować, on dużo rozumiał, bo ja mu później tłumaczyłam, że my czekamy na duże skurcze, jak przyjdą duże skurcze, to znaczy, że dzidziuś będzie już z nami, że to już, nie? I on po prostu wiedział, że to są te duże skurcze i że jest gdzieś. Także on w ogóle później opowiadał, poród był, Marysi. Opowiadał o tym, tak. Niesamowite, będzie pewnie bardzo pamiętał, jak będziecie podtrzymywać, pielęgnować. Zresztą macie zdjęcia, widziałam ten pierwszy moment, kiedy on przychodzi. On o tym naprawdę opowiada, mówi, poród był, a jeszcze zapamiętał czekoladkę, bo w pewnym momencie, jak opatrywała mnie pani Dorota, to ja sobie wzięłam batonika, on zobaczył go i też chciał, więc w ogóle mówi, zapamiętał tą czekoladę z porodu też. Mówi, czekoladkę, czekoladkę. To święto, to tylko jak jest poród, to możesz jeszcze słodkie. Dokładnie. Dokładnie tak było. No to i co? Czekaliśmy w czwórkę później jeszcze na ekipę, tak? W tym łazience, w tym brodziku. Urodziłaś łóżysko przed przyjazdem do Rudy? Nie urodziłam. Nawet nie myślałam o tym w ogóle, kompletnie. Nawet nie tym myślałam, tylko jak wiedziałam, że to już... Nie, ja już nic nie robię, ja czekam. Okay. Nie, więc my sobie siedzieliśmy w czwórkę, właśnie zaczęliśmy robić zdjęcia. Mieliśmy wtedy na to czas, te 10-15 minut tej łazience. I przyjechali, tak? Już wtedy było tak. Tak, okay. Tak przyjechali. Tak, taki team zgrany. I cały korytarz pełen toreb. Tak, nie? No. Tak. I było tak, że pomogli mi wyjść z tej łazienki, z tego brodzika. Ja cały czas miałam Marysię na rękach i na pępowinie. Usiedliśmy, położyłam się na łóżku i tak pani Dorota mówi, no to żeby tam urodzić łożysko. Ja tak, tak leżę. Mówię, no nie da się w tej pozycji w ogóle nic urodzić. Na leżąco, nie? Nawet łożyska nie urodzę na leżąco, nie ma opcji, nie? I mówię, no nie, jakoś w ogóle jestem już tak słaba, no już też byłam słaba. I mówię, no na pewno tak nie urodzę. Więc Szymon przeciw pępowinę. Dzidziuś poszedł, Marysia poszła na kongurowanie do męża. A ja urodziłam łożysko w takiej na klęczkach, no. Godzina, która była? No to było, urodziliśmy przed 4:00. Samo łożysko, no to nie wiem, pewnie z pół godziny później. Okej,
No to też cierpliwość na urodzenie tego łożyska, to też warto cały czas mówić o tym, nie? No, właściwie ja wiedziałam, że to mam czas jeszcze, nie? Więc ja tak na spokojnie, ale tak pani dyrektor chciała, żeby to już tak, mówię, dobra, no to spróbujemy, dobra, nie? Wrócimy zaraz to łożysko. Tak, no, bo tak poczułam skurcze, ale one same nie wybieram, musiałam trochę tak pomóc, nie? Temu łożysku. To co, śniadanie do łóżka w domu? Spaliście, odsypiałaś? Jak długo? Było tak, że my jeszcze tam mieliśmy sporo, tak, ważenia, mierzenia, jakieś tam karmienia, dokumenty, więc się zrobiło już jasno. Tomek już tam wświrował na ten nasz dwulatek, biegał po tym mieszkaniu. Pan Andrzej dawał mu banany. Jakieś picie. No bo tak, Marysia była u taty, ja byłam opatrywana, a Tomek sobie biegał. Znaczy nigdy za mało osób przy porodzie domowym, tak, zwłaszcza jak są dzieci. Tak, właśnie tak było. Nie spodziewałam się tego w ogóle, tak? No, Tomek w końcu zasnął też z tych emocji. Nasza ekipa rodząca wyszła. Staliśmy sami, już było jasno. No i byliśmy u siebie w łóżku, było tak cicho, tak spokojnie, tak dobrze u nas. No leżeliśmy w łóżku, zaczęliśmy się zastanawiać, komu dać znać. No to ten pierwszy moment taki wspólny razem jest niesamowity, tak. To mocno się pamięta. No i po prostu takie no, taka świadomość, że w ogóle zdarzyło się to, co marzyłam, tak? I to po prostu... Też takie ogromne, myślę sobie o tej waszej sytuacji i o też innych sytuacjach, które czytam, kiedy dziecko rodzi się na ręce ojca, że to jest no, niesamowite. Ktoś, kto daje życie temu dziecku, też jest pierwszą osobą, która go wita na tym świecie. To nie jestem mężczyzną, ale mogę sobie tylko wyobrażać, jakie to musi być strasznie wiążące i takie umacniające dla całej, nie wiem jak Szymon to widzi, ja widziałam go tylko raz, przyszedł do nas, bo się zapytałam się, czy przychodzisz ze swoją osobistą położną. No właśnie tak, ja to miałam zmieniona na początku. No, nie, nie, no to tak, był bardzo taki, no... rozanielony faktycznie jeszcze na tych, jak ja to mówię, hormonach porodowych, niosło go niesamowite szczęście i to ogromnie patrzeć. Zresztą opowiedziałam mojemu mężowi, że wy właśnie tutaj siedzieliście po tej stronie i on faktycznie, o pamiętam, tu tacy tak szybko rodziło. Ja mówię, tak, to jest właśnie ta. Z tego spotkania też zapamiętałam, zastanawiałam się, mówię, no jestem ciekawa, czy następne porody też będziesz miała takie szybkie. No właśnie. No i wyszło tak, jak wyszło. No powiem ci, że tak naprawdę tak. No Szymon widział Marysię jako pierwszy. Przecież nawet ja tego nie widziałam, tak? Nawet ja tego nie widziałam, no on po prostu to widział, nie? A jak on teraz odbiera tą sytuację? No bardzo pozytywnie. Zresztą to jest taki człowiek, który tam zawsze wszystkiego też żartuje. Ale on, no wiadomo, no przeżył to też. Pozytywnie, oczywiście, nawet przez myśli nam przeszło takie zdanie, że no mamy bardzo malutką łazienkę, tak? Gdyby pani Dorota przyjechała na czas, no to on by nawet za dużo nie zobaczył, bo nawet by się tam za bardzo nie zmieścił. Tam gdzieś z góry może by tam zaglądał przez ramię, nie? Bo ja, może bym nie rodziła wtedy w tym brodziku, tak? Bo ja po prostu nawet nie planowałam w ogóle w nim rodzić, ale weszłam i zostałam, utknęłam, nie? Już nie byłam w stanie wyjść. To było tak... Nawet się nie spodziewałam, że można w tym brodziku urodzić, ale można. Jak ten poród ciebie zmienił? Czy mnie zmienił? Na pewno mam dużą taką... Już wcześniej miałam taką pewność, jeśli chodzi o... Nie wiem, to powiedzieć, doradzanie, no ale też nic na siłę. Tak, jeżeli ktoś chce mnie wysłuchać, to wtedy ja lubię opowiadać o ciąży i o porodach bardzo. W cudzysłowie doradzać, tak? Czyli gdzieś tam może prowadzić, nie wiem, pomagać. I mam taką pewność, że okej, że wiem, o czym mówię, tak? Że nie wzięłam sobie tego gdzieś z kosmosu, nie? Ale no na pewno jestem... Czy ja wiem, że mnie zmienił? Zmienił mnie na takiej zasadzie, że po prostu wiem, że te porody mogą być dobre, mimo poprzednich, mimo że ja poprzedni poród tak przeżyłam, że mówię, o co chodzi, że na pewno sama bym w życiu nie urodziła i bym się, nie wiem, wykrwawiła na śmierć, albo co, nie urodziłabym dziecka, tak czułam po pierwszym porodzie, że sama bym nie urodziła dziecka, tak, a teraz wiem, że mogę, tak. Ale myślisz, że to wynika z tego, że kobietom
No bo masz tak właśnie to, o tej przemianie mówię, gdzie w pierwszym porodzie opisujesz, że masz wrażenie, że nie zrobiłabyś tego sama, że potrzebowałaś ludzi do porodu bez asysty. Czyli to jak to jest? Ta sama osoba trochę później, to kto odbiera kobietom to poczucie mocy? Właśnie to jest ciekawe, nie? Bo ja naprawdę wiem, że każda kobieta może to zrobić, tak? Że tak jakby no godnie urodzić. Mhm. Gdzie zdarzają się takie sytuacje, które odbierają tą godność kobietom, tak? Nie wiem, skąd to się bierze w systemie. Właśnie tutaj też w macierzance spotykam różne kobiety i też dostaję takie informacje czy pytania od tego, ale skąd ja mam wiedzieć? Przecież to lekarz wie. No właśnie. I jak mam sobie zaufać w porodzie, a nie słuchać wskazówek lekarskich? Jak właśnie znaleźć tą równowagę? Przyszło mi teraz do głowy, że brakuje takich kobiet w życiu kobiet. Że powiedzmy, ja brałam też taką siłę, mi się wydaje stąd, że wiedziałam, że jak wyglądają porody u innych kobiet. Mhm. Te dobre porody. Ale może to też trochę wynika z tego, że widzisz, ja Ci dziękuję bardzo, że zgodziłaś się o tym mówić, bo cały czas mówiłam, jaka jest idea tego, żebyśmy te rozmowy nagrywały. Właśnie po to, że o tych dobrych porodach nie mówi się tak dobrze. To jest to, co Ty mówisz teraz, że wiesz, że będziesz o tym mówić, że jesteś przekonana o tym, że to tak może wyglądać. Ja też miałam taką fazę, że mnie strasznie niosło, że ja chciałam o tym mówić innym ludziom, że rodzina nie chciała tego słuchać, mieli tego dosyć i więcej o swoich intymnych przeżyciach związanych z porodami mówię właśnie obcym ludziom niż swojej rodzinie, ale tylko dlatego, tak, że oni nie chcą tego słuchać. No tak. Właśnie ja też staram się właśnie, bo mnie też ta energia tak niesie, powiedzmy, ale no mówię, wiem, że to może nie dotrzeć do każdego, więc staram się na siłę tak jakby nie opowiadać, ale tak jeżeli proponować, nie? Jeżeli ktoś chce mnie wysłuchać, to ja chętnie, nie? To co, to myślisz, że po prostu przychodzi taki czas dla każdej z nas, w którym jest gotowa na to, żeby spojrzeć inaczej na swoje sprawstwo? To jest dobre pytanie. No bo tak też... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo niektóre kobiety... No nie, to chyba zależy też od osobowości, czy tak potrafią sobie zaufać, nie? Bo to jest też zaufanie do siebie, mi się wydaje, bardzo duże, tak? Ja muszę sobie ufać. Jeżeli ja sobie ufam, no to wtedy... Wszyscy mogą mi coś innego powiedzieć, ale ja wiem tak jakby swoje, nie? Świetnie, to zostawmy to tak, żeby zaufać sobie, poznać siebie, żeby dać sobie ten czas na to, żeby wsłuchać się, czego ja chcę. I te porody faktycznie są bardzo ważnym wydarzeniem, bo to nie ma, to też powtarzamy, nie ma znaczenia, który to jest poród, zawsze to jest ten jedyny tego danego dziecka. I tak ta wizja, ta potrzeba tego, żeby ten poród był taki, jak ja chcę, że fajnie, żeby spotkać na swojej drodze te osoby, które będą w stanie pomóc nam go zrealizować. To jest bardzo istotne wydarzenie w życiu kobiet i no właśnie, zawsze zostawia albo takie piętno czegoś trudnego, z czym nie mogę sobie poradzić, albo daje mi skrzydła i powoduje, że odzyskuję kontakt z samą sobą na przykład. No tak, no teraz co mi jest straszne, ja sobie coś mi denerwuję. Przecież urodziłam dziecko samo w rodziku. No widzisz, to tak też kobiety mówią, ja też mam takie przeczucie, że no jak urodziłam, to właściwie już mogę bardzo dużo, tak? Ale to myślę, no ale tak naprawdę, no to nie urodziłam tak do końca sama. No wiesz, ale to jest moje odczucie, tak? Mnie tego nikt nie zabierze, bo to jest to, co ja czuję i ty też, no w ogóle absolutnie jesteś tu wyniesiona. Co mogłabyś jeszcze podpowiedzieć od siebie kobietom? Zaufać sobie, szukać kobiet, które mogą tak dobrze wesprzeć przede wszystkim. No bo nie wszystko, każdy musi wszystko wiedzieć, tak? Tylko żeby gdzieś szukać osób, które mogą to wesprzeć. Nie bać się tego porodu, zaufać.
tej sile potężnej, naprawdę potężnej. Dopiero teraz to odczułam, że to jest naprawdę potężna siła, której... Zobacz, w pierwszym porodzie też miałaś moc, ale nie mówiłaś o tym, że to jest raczej potężne, tylko że zniewalające, tak? Tak. A tutaj jest wyniesienie tego niesamowite. No ja tam krzyczałam po prostu, żeby kiedy to się skończy, a w tym porodzie nawet przez chwilę, no dobra, trochę patrzyłam na zegarek, a na zasadzie, o, to jeszcze godzinka. A nie na zasadzie, o Jezu, kiedy to się skończy, nie? Nie miałam takiej paniki na pewno, nie? Ale to wymagało ode mnie właśnie tej pracy, no takiego z psychiką głównie. No, może są kobiety, które tak przyjmują po prostu bez pracy, to no mi to było potrzebne, żeby pracować całą ciążę i przed, nie? Żeby tak świadomie to przejść. Pozostaje mi pogratulować Tobie tego wspaniałego porodu i no, Waszej rodzinie. Wszystkim mówię, tyle się szykowałam, 1,5 roku, a to 3 godziny i po wszystkim, nie? Ale spokojnie, dojdziesz do perfekcji. Jeszcze wiele porodów przed Tobą, więc może skończysz, zamiast zacząć na takiego 12-godzinnego, to skończysz na porodzie 12-godzinnym. Słuchajcie, to teraz po prostu życzymy Emilce długich porodów, żeby się zdążyła nacieszyć siłą rodzenia. No dobrze, to było miłe popołudnie w bardzo kameralnym gronie. Zostawiłyśmy dzieci, męża. Dziękujemy Wam, że jesteście też wirtualnie obecne. No i co? Do usłyszenia.